Witam bardzo serdecznie w grze Alien Attack na Atari XL/XE. Gra wydana w 1986 roku przez Visionaire Software. No dobrze, zacznijmy rozgrywkę i o co tutaj tak naprawdę chodzi. U góry mamy mapę całego statku. Te takie punkty żółte to są obcy. Natomiast tutaj na dole, jak widzimy, mamy taki celownik. To jest akurat obszar, jaki widzimy w tym momencie. Jesteśmy teraz w takim pokoju kontrolnym, można powiedzieć pokój zwierzeń. Tutaj mamy ludzi do wyboru, możemy wybierać, mamy trzech zawodników. Tutaj jest amunicja dla każdego z nich. To jest pierwsza, to jest amunicja Jake'a, potem Guza i Chrisa na końcu, i oczywiście serce oznacza poziom naszego stresu, czy też życia każdej osoby, czyli mamy tutaj 99. I o co tutaj chodzi? Przede wszystkim musimy wykończyć wszystkich tych obcych, którzy znajdują się na tym statku, więc dobra, niech będzie Jake. W jaki sposób sterujemy Jake'iem? Tak, tutaj jeszcze takie co jakiś czas pojawiają się różne sygnały, I te sygnały powodują to, że dajmy na to, generator w tej chwili jest wyłączony, bo nie słychać nic. Jeśli chcemy, aby pomieszczenia działały, to jest pomieszczenie lecznicze, czyli tutaj się leczymy. Tutaj jest, do góry nie mogę dać, ale pod tym, gdzie jestem, tutaj jest uzupełnianie amunicji, a tu jest generator, a ten pokój kontrolny jest właśnie u góry po stronie prawej. I generator musi działać, jeśli chcemy skorzystać z uzupełnienia amunicji i też z tego medycznego punktu. Więc w jaki sposób poruszamy się naszymi ludźmi? Jeśli klikniemy sobie, prawda, dowolne miejsce na mapie, pojawia się taki punkcik właśnie w prawym górnym rogu, widać go, taki migający punkcik, to jest nasz żołnierz, czy też powiedzmy zawodnik, no i tutaj będę starał się ich powybijać. Dobra, oczywiście też przyciskiem, jak się pojawi właśnie ten obcy, trzeba go zeszczelić. Jeśli go nie ma, to muszę trochę podejść bliżej, tak, tutaj jest właśnie z tym, i go zastrzelić. Dobra, trochę amunicji. Nie straciłem w ogóle życia i bardzo dobrze. No i chodzi o to, żeby właśnie wykończyć wszystkich tych obcych. Dobra, teraz mnie troszkę poturbował. Ok, następny. Gdzie on to jest? Tu? Przez ścianę? No to trochę dziwne. No, zginął mi jeden. No to teraz muszę Guza wypuścić. No dobra, trochę nie poszło. Wypuszczam Guza. No, też te przyciski lever clear. No chyba wszystkich nawet nie trzeba wykończyć, żeby przejść do kolejnego poziomu. Kolejny poziom niestety nie wskrzeszają się tutaj nam goście, więc to jest właśnie bardzo przykre. Z tego poziomu możemy dać fix generator. Fix medical, no nic nie, mamy reload, ale w tej chwili mam chyba, nie działa reload z tego względu, że generator, słyszymy, że coś tam buczy, ale generalnie nie jest włączony, więc trzeba go włączyć, więc już pokazuję, jak to robić. Może wykończę jakiegoś zawodnika jeszcze, to bym przez ścianę nie będzie próbował załatwić. No, chodź tutaj. Dobra, padł. Ok. Tak, czasem dziwnie ten przycisk załapuje, że czasem nie włączy się na czas. I tu jest właśnie ten problem, bo przez to... Ok, załatwiłem go, ale troszkę życia mi to zabrało. Dobra, i teraz idę do tego generatora. Tak, tutaj i start generator. Nie mogę wystartować generatorem, to muszę Chrisa poprosić o to, żeby sfiksował go. Nie da się sfiksować. Dobra, Fix Medical Center. Dobra, teraz Guzem spróbuję wystartować. Nie, to chyba wszystko działa jak trzeba. I teraz muszę do medycznego. Mogę tutaj wejść do amunicyjnego i sobie reload zrobić. Dobrze, zadziałał reload. Czyli jak generator działa, to wtedy można właśnie skorzystać z reload i spróbuję się wyleczyć jeszcze. Może zdążę, zanim się generator wyłączy, bo on się co jakiś czas wyłącza. Treat wounds, jest, udało się. Czyli tutaj maksymalnie... Czyli dobrze jest jednego gościa mieć w naszym control roomie. Dobra, tutaj będę chciał się... Ach, kurczę, ten... Dobra, padł. No tak, ta energia też tak spada efektem, jak widać, nie? No, za szybko mi chyba załapuje troszeczkę ten... No, będzie... Pojawi się gdzieś tu w pobliżu. No jestem tu gdzieś blisko. Czego go nie widzę? A tutaj się ukryłem, tak? Dobra, on tutaj się chyba pojawi zaraz. Nie chciałbym, żeby mi... Znów telefon zadzwonił. Telefon jak dzwoni, to przeważnie powoduje to wyłączenie generatora. No, dobra, zestrzeliłem go, ale mam bardzo mało energii teraz, więc będę chciał... Kurde, no z tym wciskaniem tego przycisku to jest po prostu nieporozumienie. Tak jakby za szybko załapuję. No tak, teraz łącz nie zadziała, bo muszę pójść. Zobaczmy, czy akurat Chris... Zobaczmy, dajmy fix medical. Dobra. I teraz... Ach. No jest to takie troszeczkę... Dobra. Jest 100%, jest 100%. Ok. Ile mam amunicji? Sporo jeszcze, więc idę kończyć kolejnych gości. Masz. Przez ścianę też lutują. Więc cóż, no takie to życie jest, nie? Przez ścianę lutują i koniec. No podejdzie. Czy ucieknie? Tam gdzieś są. Może się pojawi. No chodź tu. Czy jestem gdzieś? Nie wiadomo gdzie. No dobra, nie jestem przy ścianie. Ok, przez ścianę przynajmniej mogę strzelać, to już jest dobrze. Ok, został jeszcze jeden do załatwienia. Energii mam ile mam, ale na razie myślę, że mi wystarczy. Powinno przynajmniej. Ok. Także muszę przyznać, że fajnie gra zrobiona. No. Level kill 994 punkty mam. Ok. No i kolejny, można powiedzieć, level, tak? Dobra, idę tym guzem się wyleczyć, bo już mam troszeczkę mocno sponiewierany organizm. Także bardzo ciekawa gra, trzeba przyznać. Tak trochę nietypowe rozwiązanie, ale moim zdaniem chyba ciekawe bardzo. Mamy tutaj te walki, mamy tego, tylko żeby jeszcze ten kursor dobrze działał, żeby, tak jakbym chciał, no to już by było super. No ale ten kursor działa jak se chce, więc mamy jak mamy. Dobra, dopóki generator chodzi... Kurczę, żeby spacją było, to już by było lepiej, nie? Tak to gdzieś uciekłem przez to. No, tak jest trochę właśnie to niedopracowane z tym strzałem, ale to nic. Ważne, że się da grać. Nie wiem, czy tutaj nie zwróciłem uwagi, czy się labirynt zmienia w jakikolwiek sposób. Może coś tam, jakieś zmiany są, ale chyba nie ma raczej. Nie widzę, żeby jakieś były tutaj zmiany w tym układzie korytarzy. No nie, raczej chyba nie, ale ile fajniejsza byłaby gra, jakby coś takiego było, nie? Dobra, nie mam amunicji. Aha, ach, no. to muszę iść po amunicję teraz. Już mam mało. Kurczę. Dobra, udało się. Reload gun. Nie da rady. Muszę, chyba generator padł, więc muszę generator wystartować, bo nie słychać nic. Start generator, nic nie słychać. Chris, a właśnie dobrze jest tutaj mieć kogoś właśnie w tym, żeby... Dobra, naprawił generator. A nie, dobra, to jeszcze teraz gaza wybierzemy. Tak, start generator i już teraz inaczej w ogóle wszystko słychać. Dźwięk inaczej i teraz mogę dopiero sobie reload. No tak, tylko że się wyłączył akurat. No kurczę, akurat się w tym momencie musiał wyłączyć. A. Wszystko padło. W całym statku wszystko padło. Gdzie jest ten Chris? Gdzie on polas? Wylazłem stamtąd. No nie, tutaj sieć. Dobra. Teraz jak się nic nie popsuje, to będzie dobrze. Dobra, amunicja załadowana i na wojnę. Tej kurczę, no. Się to pojawi mi chyba. Dobra, idę się leczyć. Jak jeszcze tutaj, no jeden mi zginął, ale jak jest współpraca dwóch, jeszcze jest możliwa, ale chyba w pojedynkę oczywiście nie działa. Oczywiście nie działa. Znów się wyciszył generator. No i znów trzeba ganiać. No i taka jest tutaj właśnie zabawa, nie? Strasznie szybko ten generator się po prostu przegrzewa, na to wygląda. A może dlatego, że jest dużo tych obcych i przez to właśnie jest jak jest. Dobra, może zdążę się wyleczyć, zanim się wyłączą te generatory. Dobrze, udało się. Dobra, no i trzeba znowu powalczyć z tymi stworami. Gdzieś tam krążą po świecie. Dobra, utukłem jednego. Teraz kolejnego trzeba dziachnąć. Podejdziesz do mnie? Podejdź. Wolę jak podejdziesz, niż jak ja mam podchodzić. No widzisz, no tak jest prościej. Ok, następny. Dobra. Muszę znaleźć jakiś sposób na to, na ten, żeby się pojawiał w miarę szybko i tego, no ale chyba nie ma jakiegoś to sposobu, po prostu jak dwuklik się zrobi, to jest lipa, nie? O, ten nie zauważył, co prawda, ale generator nie działa jak zwykle. Więc muszę pójść i go znowu włączyć, bo trzeba się wyleczyć. Z taką energią raczej chyba nie przetrwam. Dobra. Fiksuj. Coś zadzwoniło. Dobra. I idziemy się leczyć. Jak się wyleczę, też powinienem ich chyba... załatwić. Powinno mi wystarczyć już tej energii na to. No co jest, nie działa? Aha, dobra. Napraw. Okej, dobrze. Dobra, jest. I wio. Powalczymy. Bo muszę ich załatwić. Dobra, jeszcze jeden został. Chyba z każdą misją będzie wzrastać ich liczba, tych obcych. No, chodź tu, gdzie jesteś? Ugryzł mnie i uciekł, kurde. Serce mi... No, padł, dobra, 1816 punktów. Poziom kolejny, jest ich więcej? Chyba tak. No i znów zaczynamy zabawę w podobny sposób. Także myślę, że wyjaśniłem, jak tutaj w tą grę grać. Powiem, że ciekawy bardzo pomysł. Dobra, ale tutaj chyba długo już nie będę. Dobra, i idę na żywca, nie? Już... Dobra, podleczę się jeszcze. Powinienem zdążyć. Ale oczywiście już generator nie działa. Dobra, ale już powiedziałem, o co tutaj chodzi. Pokazałem wszystko, więc już teraz nie dbam o to, czy przetrwam, czy nie. No bez amunicji to na pewno nie przetrwam, więc chociaż amunicję jeszcze trzeba będzie sobie zmajstrować, ale tutaj już jest takich dużo, że no niestety nie było szans. Pozostał ostatni pasażer na stromo. Dobra, idę amunicję sobie, bo wyczerpałem całą amunicję, a chyba gościa nie załatwiłem. O nie. Czyli muszę włączyć generator. Póki jeszcze coś tam słychać, że on jakoś tam warkocze. Start generator. Dobra, generator włączony. To wtedy warkocze troszkę inaczej. Więc amunicję będę mógł sobie teraz pobrać. Tak? Coś chyba nie pykło. Dobra, nie będę. Zobaczymy, jak wygląda game over. Bo to już i tak jest długi ten odcinek. No zobaczymy. Game over. 1988 rok. Ciekawe. Mamy wpis, można się wpisać. To jest z klawiatury. No i proszę bardzo. Powinienem być tutaj gdzieś uwzględniony. No i tak też się stało. Więc tak wygląda ta gra. Polecam. Bardzo ciekawa pozycja. Zaskoczony jestem, że nawet taka fajna gierka na Atari wyszła. Nie grałem w to wcześniej, muszę przyznać, więc uważam, że bardzo fajnie zrobiona gra, ciekawy pomysł. I do zobaczenia w kolejnych recenzjach gier na Atari.